Jak widzicie, właśnie szykujemy drewno na ognisko. Już za, co dzisiaj mamy, środę, czyli czwartek, piątek i już w sobotę z samego rana przyjedzie do nas kilka par na wiosenne warsztaty, wiosenne orzeźwienie, warsztaty dla małżeństw. Mamy już komplet osób, ale jeśli macie ochotę doświadczyć przygody odnowienia waszej relacji małżeńskiej, to zapraszamy na kolejne warsztaty już za miesiąc, razem przez życie, dwudniowe warsztaty tym razem, więc to będzie coś nowego. Mamy nadzieję, że pogoda już pozwoli i uda się zrobić to spotkanie, nocleg pod namiotami tutaj w naszej rajskiej dolinie i warsztaty małżeńskie. Myślę, że to będzie niezwykłe przeżycie. No i pewnie jak pogoda pozwoli, to też oczywiście zrobimy ognisko. Także szykujemy tu właśnie drewno i czekamy na tych wszystkich, którzy się zapisali na tą najbliższą edycję już w sobotę. Zaczynamy. Tu, a cienkie tam. Zapraszamy również do zapisywania się na inne warsztaty, które przedstawialiśmy wam na plakacie, na Facebooku, w informacjach, w postach, które będą odbywały się tutaj w naszej rajskiej dolinie. Zapraszamy szczególnie małżonków na randkę małżeńską, taki szczególny czas. No i trzeba dodać, że już na niektóre warsztaty praktycznie osiągnęliśmy limit miejsc. Już są zapełnione miejsca, więc także to... Także jeśli wam zależy, to piszcie jak najszybciej. Tak jest, zapisujcie się. Szczególnie na warsztaty ojcowskie, macierzyńskie, tam już prawie lista pęka w szwach. Z czego się bardzo cieszymy. Tak jest. Badminton też przygotowujemy, hamaki i liny i zjeżdżalnie pod dorosłych i dzieci. Warsztaty, które będą randką małżeńską, będą szczególnie w kierunku takiego czasu tylko i wyłącznie dla was. Będziemy chcieli wam szykować jedzenie, zrobimy troszkę głoszenia też będzie, ale będzie to przede wszystkim czas taki twój z mężem, twój z żoną, na to, żebyście mieli możliwość sobie, będąc bez dzieciaków, porozmawiać, pobawić się tutaj, pobyć przy zwierzętach, wśród przyrody, pod namiotem. Także szczególnie też na to ja zapraszam, ponieważ wiem, jak bardzo to jest trudne, mając dzieci, zwłaszcza małe dzieci, znaleźć jakikolwiek taki czas wytchnienia tylko i wyłącznie dla siebie, skupienia się na sobie, pobycia razem, pobawienia się razem, pobycia wśród przyrody. Po prostu skoncentrować się tylko na mąż na żonie, a żona na mężu.